Zakład Energetyki Cieplnej wymienia i modernizuje sieć ciepłowniczą w mieście. Wykopy, które są widoczne w kilku punktach miasta, to efekt modernizacji magistrali, która doprowadza ciepło z Zakładu Energetyki Cieplnej aż do jednostki wojskowej. Do wymiany i modernizacji pozostał już tylko odcinek od szkoły przy Jana Pawła do zakładu przy Gałczyńskiego. Wymieniamy stare sieci ciepłownicze, 40-letnie, biegnące w obudowie kanałowej ze zniszczoną już izolacją termiczną, na sieci w technologii rur preizolowanych, jak to widać. Także jeśli chodzi o pewność zasilania, to na pewno ona wzrośnie. Nie spodziewamy się tutaj w najbliższych kilkudziesięciu latach żadnych awarii. A poza tym ograniczymy straty ciepła. To już ostatni etap inwestycji, a to oznacza, że już niedługo znikną uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zgodnie z planem wszystko przebiega. Jesteśmy omalże już na ukończeniu inwestycji. Także mieszkańców najbliższych ulic Gałczyńskiego, Jana Pawła i tych, którzy tutaj się przemieszczają, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Niebawem będzie tutaj zielona trawka już posiana. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że częściowo sieć jest prowadzona nową trasą, gdyż tutaj, gdzie stoimy, jak widać, wcześniej ktoś wyraził zgodę na pozwolenie na zabudowanie naszej sieci garażami. Także garaże, trzy garaże stoją na sieci ciepłowniczej. Nie wyobrażam sobie, co by się stało w przeszłości już zimą, gdyby doszło do awarii pod garażami. Dlatego sieć prowadzona jest częściowo nową trasą. Rury nie są też wkopywane tak głęboko, jak to było niegdyś, by było do nich łatwiej dotrzeć, gdyby kiedyś doszło do awarii. Aktualnie realizujemy jeszcze jedną inwestycję w Śródmieściu, to jest od stacji Shell, czyli od skrzyżowania tam Tysiąclecia Spółdzielcza, też o długości około 300 metrów między wieżowcami Buczka. Tam również łączymy wcześniej wybudowaną sieć dwa lata temu przy ulicy Łukasiewicza. Tam będzie ładnie spięto to zadanie już w nowych technologiach. W Bolesławcu Zakład Energetyki Cieplnej ma 34,5 km sieci ciepłowniczej, prawie w całości podziemnej, za wyjątkiem 300 metrów w okolicach Wróblewskiego. Z tego około 22 km to rury preizolowane, reszta to nieefektywna i podatna na zawilgocenia technologia kanałowa, która czeka na wymianę. Obecnie Zakład Energetyki Cieplnej przygotowuje 5 kolejnych projektów modernizacji sieci na przyszły rok i na następne lata.